uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte, pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Perekopa, którą dziś mamy skomentować, to fragment tej części Łukaszowej Ewangelii, która mówi o nauczaniu Jezusa w jerozolimskiej świątyni. To jezusowe nauczanie gromadzi wielkie rzesze słuchaczy. A dzieje się tak dlatego, że zbliżały się wtedy święta Pascha, więc do Jerozolimy napływało coraz więcej pielgrzymów. Te sytuacje chcą wykorzystać przeciwnicy Jezusa, stawiając mu pewne pytania. Na pozór mogło się wydawać, że były to pytania, które miały doprowadzić ich do postępu w wierze, ale w istocie były to pytania prowokacyjne, które miały skutkować skompromitowaniem Jezusa, postawieniem go w niewygodnej sytuacji, znalezieniem powodów, dla których tego nauczyciela z Nazaretu łatwiej by się było pozbyć. Jezus naucza o zmartwychwstaniu i o życiu wiecznym. Przyczynkiem do tego jest pytanie saduceuszów. Podnoszą oni kazus tak zwanego prawa lewiratu i przy jego pomocy chcą przekonanie o zmartwychwstaniu sprowadzić do absurdu. Korzystając z ich pytania, Jezus daje pewne bardzo ważne informacje na temat życia wiecznego i przyszłego zmartwychwstania. Uczy on: ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu zmartwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. W tej wypowiedzi znajdujemy dość istotne informacje na temat tej rzeczywistości, której ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Zwykle wyobrażamy sobie życie wieczne przez analogię do życia ziemskiego. Spodziewamy się, że w życiu wiecznym będą obowiązywać te same zasady, które obowiązują tutaj na ziemi. A Jezus mówi: w niebie nie będzie trzeba się ani żenić, ani za mąż wychodzić. Dlaczego? Ponieważ ci, którzy tam się znajdą, nie będą już podlegać prawu śmierci, nie będą umierać. Nie muszą więc swojego życia przedłużać w swoim potomstwie. Właśnie o ten aspekt chodziło w prawie lewiratu, na mocy którego szwagier owdowiałej kobiety brał ją za żonę, aby wzbudzić potomstwo swojemu zmarłemu bezdzietnie bratu. Ale w rzeczywistości nieba, w rzeczywistości życia wiecznego i zmartwychwstania taka instytucja i takie prawo nie będą potrzebne. Rozmyślając o życiu wiecznym, może warto pomyśleć o nim nie tylko jako o życiu tak bardzo długim, że aż w tej długości nie mającym żadnych granic, ale po prostu jako o życiu tak bardzo, o pełni życia. A pełnią życia jest Bóg. Niech Wszechmogąca Trójca Święta błogosławi nam w naszej drodze do pełni życia. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi.